Cześć wszystkim, to Emil, witajcie na kanale Aiko Emil, gdzie opowiadamy o życiu i podróżach po Japonii. W dzisiejszym odcinku podcastu po Japonii spotykamy się z Igorem Zapałą. Dokładnie. Który jest teraz w Japonii na working holiday. Więc dzisiejszy odcinek będzie dla tych, którzy myślą nad przyjazdem do Japonii, nad znalezieniem tutaj pracy, nad przeprowadzką na stałe do Japonii. Igor ma troszkę doświadczenia. Tak? Tak, już szósty miesiąc. Miesiąc, elegancko, więc troszkę już przeżyłeś w tej Japonii. Półmetek twojej przygody, a może jednak i nie do końca półmetek. Co o tym chyba nam opowiesz tutaj. Może się komuś to właśnie przydać, kto planuje wyjazd do Japonii, więc zapraszam serdecznie, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod tym podcastem, jeśli wam się podoba w ogóle seria podcastów, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Więc zaczynamy. Gdzie my jesteśmy? Igorze, tak, dzisiaj nowa sceneria, której nagrywamy. Gdzie my się znajdujemy? Znajdujemy się obecnie w guesthouse w Tokio, niedaleko Shibui. Jest to guesthouse firmy Sakura House. Mhm. Nie wiem, czy chyba można nazwami firm. Możemy, niech mają za to, że tak pozwolili nagrywać tutaj. Ale to jest także dobra informacja dla osób, które przyjeżdżają do Japonii. Tak. Bo jak się przyjeżdża do Japonii, no to pierwszy krok mieszkanie. Prawda? O tym chyba zaraz będziemy opowiadać. O tym Sakura House też pewnie jeszcze trochę opowiesz nam. No ale może najpierw się przedstaw. Otóż... Co tu robisz? Jak już Emil wspomniał, jestem Igor. Siedzę tutaj już szósty miesiąc. Obecnie jestem na wizie Working Holiday. Pracuję obecnie jako nauczyciel angielskiego dla dzieci oraz pracuję także w restauracji niemieckiej jako kelner. Skąd się wziąłeś w tej Japonii? W ogóle skąd pochodzisz? Pochodzę z Polski. I w sumie z Niemiec. Wychowałem się w mieście granicznym Subice i Frankfurt nad Odrą. Spędziłem tam ostatnie 20 lat. Studiowałem również w tym mieście kulturoznawstwo. Bardzo polecam ogólnie też uczelnię dla wszystkich zainteresowanych Niemcami, ponieważ jest to uczelnia otwarta na uczniów z Polski, z całej Europy, bardzo międzynarodowa. Więc polecam bardzo. A to kulturoznawstwo miało coś wspólnego z Japonią? Właśnie sęk w tym, że kompletnie nic. Mhm. Dopiero zacząłem się interesować aż tak bardzo Japonią pod koniec studiów. Tak przez ostatni rok, więc jednak wszystko związane z Japonią sobie sam jakoś przywłaszczałem. To taka miłość do Japonii, jeśli możemy w ogóle nazwać to miłością, zaraz nam to nie opowiesz. To dość tak niedawno ci się pojawiło chyba. To znaczy, też ciężko powiedzieć, ponieważ wychowywałem się, jak pewnie większość, z bajkami, to znaczy bajkami z anime. Mhm. Oczywiście... Dragon Ball? Dragon Ball, Cowboy Bebop. Okay. No. Klasyk. Same klasyki, dobrze. Same klasyki. Jeszcze jestem z tej generacji, gdzie mieliśmy... To był RTL-7? No to moja generacja, witaj w klubie. Wszystkie te, pamiętam bardzo dobrze anime z francuskim albo włoskim dubbingiem. No ja pamiętam, że jak oglądałem kiedyś te anime, jak byłem dzieckiem, to myślałem, że to włoski to jest japoński. No, ja też. No, bo myślałem, że to tak właśnie brzmi japoński. Ajuta. I tak jakoś to się ciągnęło przez całe moje życie. Oczywiście zacząłem się interesować grami w pewnym wieku, japońskimi grami, RPG. Do tego doszło, że w Niemczech był straszny boom po Pokemonach, zaczął się straszny boom na anime, więc jakoś te anime i gry japońskie i manga się ciągnęły przez całe moje życie. Ale nigdy jakoś nie myślałem o tym, żeby wyjechać do Japonii. To się dopiero pojawiło tak na ostatnim roku studiów. A kiedy to było? To było na przełomie 2017 i 2018 roku. A, no to jakieś 2 lata temu, tak? Pojawił ci się w głowie pomysł, że może by jechać do tej Japonii. Working Holiday to jest nowy program. On już ile lat istnieje? 2 lata? 3 lata już istnieje? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że jakieś
3 lata chyba, ale nie chcę tutaj skłamać. Jak ja jechałem do Japonii w 2014 roku, to tego programu jeszcze nie było. On chyba wszedł właśnie w 2016 jakoś tak. I dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Working Holiday, czyli zwiedzaj i pracuj, to jest program, który pozwala wam na przyjazd do Japonii na stałe, na rok, z wizą pracowniczą. Tak, więc ty w ten sposób przyjechałeś do Japonii, tak? Dokładnie. Chociaż trzeba też powiedzieć, że raczej trzeba się nastawić na pracuj niż na zwiedzaj. Mhm. Z mojego doświadczenia, szczególnie jak się jest w Tokio, bo jednak ciężko bardzo wyjechać stąd, nie zostawiając wszystkiego. Wiem, że są możliwości też, żeby zwiedzać, żeby pracować, tak jakby za mieszkanie i za jedzenie. To jest tak zwany WOOF, jest taka możliwość właśnie. To jest taki wolontariat WOOF i jakieś to robiłem i wiem, że niektórzy Polacy też to robią. Nie wiem, może będziesz miał okazję spróbować. Faktycznie tam się pracuje za jedzenie, dosłownie miejsce do spania. Nie dostajesz pieniędzy, ale no, można pojechać naprawdę gdzieś daleko dzięki temu i tam po prostu pomieszkać przez jakiś czas, więc to jest jakaś alternatywa, bo normalnie może być trudno znaleźć pracę. Ale poznajmy jednego chłopaka, z którym także będzie podcast, który pracował w Nagano, w jakiejś małej wiosce. Nagano w górach i był no, jednym z niewielu białych twarzy po prostu w obrębie kilku kilometrów, nie? To też musi być strasznie ciekawe przeżycie. Dlatego polecam zajrzeć do podcastu z tym chłopakiem. Tak, tak. Więc temat Working Holiday będzie się tutaj powtarzał wiele razy na podcaście. To jak to było właśnie w twoim przypadku? Może zacznijmy od początku. Pomysł jadę do Japonii i ile ci zajęła realizacja tego? Ogólnie mój pierwszy taki pomysł, nie pamiętam kiedy, który to był rok, 2016 albo 2017 właśnie, gdzie jeden z moich bliższych znajomych wyjechał ze studiami z uczelni do Japonii na pół roku. I w sumie tak pierwszy raz jakoś stwierdziłem, że jednak jest to gdzieś możliwe, da się to jakoś zrobić. Sam spróbowałem z własną uczelnią, tylko że no niestety byłem już na samym końcu studiów, więc u nas na uczelni akurat rok wcześniej, co najmniej rok wcześniej trzeba zacząć to planować. Ja już tego roku nie miałem. Miałem trochę kłopotów przez to, że... Chciałem po prostu na magistra się zgłosić, ale tam jakieś nie do końca się dało. I w sumie jak już pomysł przyumierał, to akurat udało mi się poznać kilka osób z Japonii, z Tokio, tutaj, które studiowały wtedy u mnie na uczelni, właśnie też były na wymianie. I jakoś przez to, że się z nimi zaprzyjaźniłem, to w sumie stwierdziłem, że może spróbuję pojechać na własną rękę z programem Working Holiday, ponieważ też słyszałem, w Niemczech jest to bardzo popularny program też akurat. Gdzieś widziałem też nawet film dokumentalny niemiecki na temat Working Holiday w tym czasie. I zacząłem się tym interesować i po prostu z tą świadomością, że mam tutaj osoby, które mi jednak pomogą od pierwszego dnia, stwierdziłem, że już się tak napyliłem na wyjazd do Japonii, że chcę to zrobić. I jak wyglądała ta procedura? To też przez ambasadę Japonii w Polsce trzeba robić, prawda? Tak jest. Czy mógłbyś powiedzieć troszeczkę więcej na ten temat, jak właśnie wygląda ta procedura, ile to trwa, ile trzeba mieć pieniędzy? Bo myślę, że wiele osób się zastanawia właśnie, czy to jest proste do zdobycia, taki wyjazd właśnie na Working Holiday, czy to jest jakiś straszny kłopot. Szczerze mówiąc, dokładnie nie pamiętam, ile to było pieniędzy. Kompletnie mi to wyleciało z głowy. Możemy podać linki, podejrzewam, ponieważ wszystko jest fajnie napisane na stronie ambasady, co, jak, gdzie.
Kojarzę, że trzeba mieć kilkanaście tysięcy złotych chyba jakoś na koncie, tak? I trzeba udowodnić, że się ma jakieś pieniądze, prawda? Jedne, co zapamiętałem, właśnie nie pamiętam dokładnie, czy to było 2000 dolarów, czy 3000 dolarów, i wiem, że było jeszcze taka jakaś zależność, że jak się miał lot tylko w jedną stronę zabukowany, to trzeba było mieć chyba dwa razy więcej. A jeśli się miał lot w dwie strony zabukowany, to wystarczało właśnie jakoś 2 czy 3 tysiące dolarów. Tylko nie do końca, nie do końca pamiętam sumę. No to można sprawdzić na stronie. No ale no, faktem, że trzeba mieć kasę na start. Tak, to trzeba mieć, ponieważ oczywiście ambasada Japonii też nie chce, żeby ktoś tutaj przyleciał i wylądował na ulicy. I jak wyglądał ten proces? Idziesz do ambasady i co mówisz, co musisz złożyć i ile to trwa? Proces wcale jakiś bardzo trudny nie był. Ja osobiście miałem największy problem z listami motywacyjnymi i trzeba było zrobić plan wycieczki. Chyba na pół roku. Wycieczki, tak. Bo jednak przyjechałeś wtedy do pracy bardziej, a nie na wycieczkę. Nie? Dokładnie, dlatego taki plan jest wymagany. Ja akurat co do tego planu tak naprawdę jeździłem palcem po mapie Japonii, spisywałem jakieś losowe miasta i wymyślałem sobie, że w pierwszych trzech miesiącach będę w Tokio, bo najłatwiej zdobyć pracę. Później, już nie pamiętam, chyba do Akity chciałem jechać. Jakieś głupoty totalnie wyssane z palca. I nikt tego nie sprawdza, więc można wpisywać, co się chce. I tak samo z listem motywacyjnym. Ja osobiście miałem problem, bo jednak jak to idzie do ambasady, to ma się gdzieś jakąś taką blokadę w głowie, że to musi być jakoś bardzo fajnie napisane, może lepiej nie pisać o tym, że się, nie wiem, interesuje anime czy czymś, bo to w końcu ambasada. Nie, myślę, że oni wspierają ruch anime w Polsce. To jest dobry biznes dla Japonii, bo wiele osób się interesuje Japonią właśnie dzięki anime. Tak, to jest też właśnie ciekawa rzecz, że z kim bym nie rozmawiał z obcokrajowców, to zazwyczaj są zawsze dwa takie filmy, które skłaniają ludzi do przyjazdu. Jest to raz Lost in Translation, a drugi to jest Akira. No wiesz, nie ma się czego wstydzić. Ja też interesowałem się mangą, anime, jak byłem, prawda, na studiach młodszy, prawda, i w ogóle to też w jakiś sposób skierowało mnie w kierunku Japonii, prawda. Prawda jest teraz taka, że w ogóle nie oglądam prawie anime, ani nie czytam mang, bo po prostu nie mam to czasu. No tak samo. To jest śmieszne, nie? Myślisz sobie, pojadę do Japonii i będę oglądał anime, będę sobie kupował mangi, będę chodził do jakichś habary, na jakieś figurki, jakieś takie gadżety, a potem przyjeżdżasz i nic tego nie ma. No ja nic nie kupuję, nie chodzę do jakichś habary praktycznie w ogóle. Ja tak samo, ja tyle, że dużo do pracy przesiadam się w akihabarze, to czasami pójdę tam gdzieś, ale też nie mam jakoś zbytnio czasu na to. Tak, to jest taka szara rzeczywistość. Prawdziwe życie, to nie anime i manga. Pamiętajcie o tym. Jak myślicie, że pojedziecie do Japonii, będzie sobie tylko tam anime i mangę, prawda, ogarniać. Niestety nie. No, nie do końca jest tak. No dobra, no jak to tam było, nie? Tam się składa te dokumenty, jest jakaś rozmowa chyba też, tak? Ja osobiście rozmowy nie miałem. Pamiętam, że udało mi się złożyć wszystko w jeden dzień. Miałem wykupione bilety do Warszawy na pociąg rano, wracałem wieczorem i w sumie udało mi się wszystko załatwić w 3-4 godziny, więc pamiętam, że pociąg miałem gdzieś koło 15, no to jak zajechałem koło 11, to o 15 już byłem wolny. Jeszcze miałem nawet czas, żeby zjeść jakiś obiad. Więc to jest bardzo szybki proces. To po prostu trzeba oddać wszystkie dokumenty. Oni na miejscu sprawdzą, czy czegoś nie brakuje. I w sumie można wracać do domu. Trwa to później tydzień na sprawdzenie, czy wszystko jest ok. I po tygodniu dostałem wiadomość, że mogę odebrać dokumenty. No i super. I co? Przyjechałeś do Japonii. Jak to było właśnie najpierw z szukaniem mieszkania? Teraz jesteśmy tutaj w guesthouse, tak? Guesthouse to jest takie wynajęcie pokoju, prawda, w domu, w którym mieszkasz także z innymi ludźmi losowymi kompletnie, prawda? Jak tak. To było? Jak szukałeś takiego mieszkania tutaj w Tokio? Szczerze mówiąc, jak na samym początku byłem bardzo naiwny. Jak
podejrzewam większość osób i szukałem mieszkania dla siebie, bo jak porównywałem ceny właśnie pokoju w guest house i ceny mieszkania, to wychodziło mniej więcej na to samo. Z tym, że większość tych mieszkań w tej klasie cenowej, co guest house, oczywiście są trochę dalej od centrum, ale oczywiście w tej takiej rzeczywistości wyimaginowanej, którą się miało siedząc w Europie, to wydawało mi się, a co to tam, pociągi są dobre, dlatego szukałem mieszkań dla siebie, kawalerek, ale jednak jak zacząłem w to głębiej wchodzić, to się po pierwsze okazywało, że trzeba być na miejscu w Japonii, że nie da się tego zrobić na odległość. Więc lepiej zabukować na samym początku już pokój w guest house, chociażby na 2-3 tygodnie i dopiero wtedy zacząć. No a właśnie, jak później się jeszcze dowiedziałem o tych wszystkich bardzo wkurzających no jest wydatkach. Opłata, tak, jest rekin, jest opłata za klucz, prawda? Tak. No jest sporo tych opłat. Czasem to jest jeden miesiąc lub dwa miesiące czynszu, czyli trzeba wyłożyć za 2-3 miesiące czynszu od razu na start. Czyli się robi z tego, powiedzmy, 60-70 tysięcy, 200 tysięcy albo 250, nie? Tak. To są spore kwoty. I jeszcze jest problem gwaranta. Problem gwaranta to jest tak. Też... To w Japonii bardzo często, jak chcecie wynająć mieszkanie, to trzeba mieć gwaranta, czyli Japończyka, który gwarantuje, że wy będziecie płacić czynsz, że nic nie spłacicie, będąc z białą twarzą. I to jest problem, ponieważ jeśli nie macie takiej osoby, no to nikt wam nie wynajmie mieszkania, to żadna agencja nieruchomości. Prawda? Są agencje nieruchomości dla obcokrajowców, które wynajmują bez gwaranta, tak? Ale to wtedy trzeba dopłacić, bo to wtedy ta firma staje się twoim jakby gwarantem czy coś takiego. Więc te mieszkania są po prostu droższe, mają wyższe czynsze niż normalne mieszkania w cenie rynkowej. Więc Guest house jest bardzo, tak, bardzo... początek. Ja sam, jeszcze właśnie przylatując, wynajem tutaj, bardzo się cieszę dzisiaj, planowałem wynająć guest house na miesiąc, dwa, już podając datę wyprowadzki, ponieważ ja osobiście nie potrafiłem sobie wyobrazić mieszkania z losowymi, obcymi osobami. Mm-hmm. Dlatego... Ale jednak coś mnie podkusiło, żeby postawić nieograniczony czas wynajmu z miesięcznym wypowiedzeniem. I bardzo się z tego cieszę, ponieważ no, na te standardy, które panują w Tokio, to jest najlepsze wyjście dla wszystkich, którzy przyjeżdżają i ogólnie dla obcokrajowców. A jaka cena jest za ten pokój? Jesteśmy w Yoyogi Uehara, to jest bardzo blisko parku Yoyogi, czyli świetna lokalizacja, mówię wam. To jest blisko do Shibuya, do Shinjuku, naprawdę dobre miejsce. Przesiadka stąd w inne miejsca także nie jest problemem. Więc ile kosztuje taki pokój? No, pokój to pewnie ma kilka metrów kwadratowych. Tak, akurat mój pokój kosztuje 66 tysięcy, dobrze. Z czym jest to najtańszy pokój, a większość pokoi tutaj kosztuje między 72 tysiące może do... Chyba najdroższy kosztuje 81 tysięcy. Mhm. Czy są jakieś dodatkowe jeszcze opłaty tego? Do tego nie ma kompletnie żadnych dodatkowych opłat. Już w tym jest woda, jest prąd, internet. No, internet niby jest. Jest taki wolny? Wolny, strasznie wolny. No nic, no coś za coś. 66 tysięcy mniej więcej to jest w miarę taka... znośna kwota, powiedzmy, za mieszkanie w dobrej lokacji w Tokio. Myślę, że da się to przełknąć, więc całkiem spoko. Najważniejsze jest to, czy ma się dobrych współlokatorów, bo jak ma się jakichś wariatów, no to jest wtedy ciężko. Słyszałem przypadki kradzieży, czy jedzenie z lodówki ci wyciągają, nie? Więc jeśli masz spoko ludzi, no to okej, nie? Tak, akurat właśnie w tym domu na razie trwa bardzo dobra passa. Mamy świetnych ludzi, świetnych współlokatorów. Wszyscy tutaj się zżyli jak rodzina. No, więc... No to spoko, żeby tak było dalej, bo naprawdę czasem są dziwne akcje. No. Czy coś jeszcze o mieszkaniach chciałem cię spytać. Czy byś chciał się przeprowadzić do własnego mieszkanka później? Jeśli mi się uda zostać i jeśli tylko będę miał możliwości finansowe do tego, to na pewno, bo jednak
Mieszkanie w Sharehouse jest trochę uciążliwe, jednak w kuchni wszystko się dzieli, jak ktoś nie myje naczyń. Akurat dzisiaj mamy szczęście, ale zazwyczaj naczynia się wylewają ze zlewu. To też jest takie nieprzyjemne. Rano się wstaje, chce się zrobić coś do jedzenia, wszystko jest brudne. Tak samo no, w Japonii niestety ściany są z tektury. No tak, tak, tak. Mam nadzieję, że nie wyjdzie. Są z tektury, więc no wszystko słychać. Moja dziewczyna, która mieszka koło mnie, lubi sobie bardzo rozmawiać przez telefon po tajwańsku. Mhm. To jest tajwański? Nawet nie wiem. No, jest język tajwański. Jest. Na Tajwanie mówią po chińsku i po tajwańsku. A, przepraszam, ona nie jest z Tajwanu, ona jest z Tajlandii. Zawsze mi się mylę. Okay. No to co innego, inna sprawa. Po tajsku gadają. Tak. W swoim języku lubi rozmawiać przez telefon do trzeciej w nocy. Ja. Nieraz się zdarza, że po rozmowie jest w dobrym nastroju i zaczyna śpiewać, więc no słychać, niestety słychać wszystko, co potrafi być bardzo wkurzające. Dobra, to udało ci się załatwić mieszkanie, już tutaj pół roku mieszkasz w guesthouse, na razie całkiem spoko. Gratuluję, to nie jest takie proste. I wiem, że dużo osób się boi na początku, prawda, jak jadą do Japonii. Bałeś się? Czy jak, że byłeś taki dość, będzie jak będzie. Byłem taki, że będzie jak będzie. Trochę byłem może nawet zbyt pewny siebie przez to, że jednak już byłem po studiach. Mhm. No, jednak gdzieś polski znam na poziomie native, niemiecki, w angielskim się dobrze czułem, więc byłem taki przekonany, bardzo przekonany, że na pewno mi się uda. A japoński? Nic. Ale wydawało mi się, że... Bo jednak gdzieś w Europie mamy to przekonanie, mm-hmm. że jak znasz kilka języków, to nie musisz znać tego języka kraju, w którym przebywasz, to zawsze coś znajdziesz, no ale... Trochę się myliłem. A jak teraz jest z twoim japońskim? Coraz lepiej. Uczysz się sam, czy jakiś kurs? Na kurs niestety nie mam czasu. Uczę się sam, mam znajomych japońskich, z którymi staram się jak najwięcej mówić po japońsku. Jakoś tam idzie. Dużo rozumiem, bardzo dużo rozumiem. Jak ktoś coś do mnie mówi, to wyłapuję pojedyncze słowa, które rozumiem i potrafię sobie już tak jakby sens z tego złożyć. I powiedzmy, no w 80% rozumiem dobrze. Oczywiście jak ktoś zaczyna mi mówić po japońsku bardzo szybko, to nie ma szans, żebym zrozumiał. No, bez japońskiego do Japonii na working holiday to wiele osób powiedziało, że to jest szaleństwo, ale powiem ci, że no ja już poznałem parę osób dzięki tym podcastom i nie tylko i to nie jest jedyny przypadek osoby, która przyjechała do Japonii do pracy i jakoś jej się udało, tak? Więc jest to możliwe, jeśli tak. To oglądacie, jest to możliwe, nie znając japońskiego, przyjechać do Japonii. Możecie tutaj znaleźć pracę i pracować. Igor jest tutaj żywym dowodem, że można przeżyć w Japonii, nie znając japońskiego. Oczywiście zachęcam do nauki japońskiej. Jeśli możecie, macie okazję, nauczyć się choć trochę przed wyjazdem do Japonii, bo będzie wam po prostu łatwiej. Tak, będzie właśnie dużo łatwiej. Do tego też, o tym też chciałem właśnie powiedzieć, że no jednak gdzieś ten japoński jest potrzebny, jak się szuka jakiejś, powiedzmy, lepszej pracy, takiej, gdzie... na tak zwanego shina. Zawsze pracownik biurowy, tak? Biurowy. To zawsze jest wymagany gdzieś ten japoński. Tak. Ale mimo wszystko da się jakieś bajto znaleźć. No większość osób jak przyjeżdża na working holiday, przyjeżdżają i robią jakieś bajto, prawda? Czy miałeś już pracę zaklepaną przed przyjazdem do Japonii, czy nic? Nic, kompletnie. W moim przypadku to było tak, że po prostu myślałem, że znajdę, jak już mówiłem, od razu. Po przyjeździe zostawiłem sobie taki miesiąc, żeby się zaaklimatyzować w Japonii, ponieważ był to mój pierwszy wyjazd do Japonii. To jednak chciałem poświęcić trochę czasu na zwiedzanie, na to, żeby po prostu dojechać tutaj, rozejrzeć się.
I tak dopiero od drugiego miesiąca zacząłem szukać pracy. W moim przypadku miałem szczęście, ponieważ jedna dziewczyna, która mieszkała w Scherhausie, i to jest właśnie kolejny dobry punkt Scherhausu, że jest tu dużo obcokrajowców, którzy przyjeżdżają na tych samych warunkach, tak, co my. W tym samym celu. W tym samym celu, więc oni doskonale wiedzą, jak jest, że jest trudno. I jak mają po prostu jakieś prace, to zawsze wolą oddać znajomym swoim niż dopuścić do tego, żeby ktoś inny dostał tę pracę. Właśnie tak było w moim przypadku, że w szkole, gdzie nauczyła jedna z moich znajomych, która tutaj mieszka, akurat wyrzucili jedną dziewczynę, która była beznadziejna. Okay. I na początku osobiście sam się bałem, bo nigdy nie nauczyłem angielskiego, ale właśnie koleżanka mi mówiła, że ta dziewczyna była tak beznadziejna, że nawet jak będę słaby, to i tak będę lepszy od niej. Okej, to musiała być faktycznie katastrofa. I to była twoja pierwsza praca? I to była moja pierwsza praca w Japonii. Języki ogólnie tutaj są dosyć dobrze płatne, więc mimo że pracowałem chyba 2 albo 3 razy w tygodniu, to już wystarczyło, żeby opłacić mieszkanie tutaj. To ile godzin pracowałeś? Jeśli możesz zdradzić jakieś kwoty, powiedzmy na miesiąc, ile byłeś w stanie wyciągnąć z tych na lekcje angielskiego? Nigdy jakoś tego dokładnie nie monitorowałem, ale... Mniej więcej. Żeby te osoby, które słuchają, miały jakieś tam pojęcie, ile to mniej więcej. Pracowałem 3 dni w tygodniu na początku, od 15 do 19. I za taki dzień... Ile tam... Nie pamiętam dokładnie, ile za dzień miałem, ale na koniec miesiąca miałem gdzieś 60 do 70 tysięcy. Już razem wprawdzie z transportem, który też był w to wliczony, ale na konto mi przychodziło około 70 tysięcy. No to tyle, żeby opłacić za ten guest house, tak? I co dalej? No bo za coś trzeba żyć jeszcze. I właśnie dlatego też szukałem dalej pracy. I mam jednego przyjaciela tutaj w domu, który pracuje w restauracji na Shibuya. I on mi w sumie doradził, żebym szukał niemieckich restauracji. Przez to, że znam niemiecki, przez to, że jestem biały, to często w restauracjach szukają po prostu białych ludzi, którzy by byli, no powiedzmy, taką wystawką, że o, pracuje u nas biały człowiek, więc jesteśmy prawdziwą niemiecką restauracją. Okay. I właśnie dlatego przez to mi się też udało znaleźć pracę w niemieckiej restauracji, nie znając języka. Ja słyszałem, że bez japońskiego właśnie jest ciężko znaleźć pracę w restauracjach. Jak to jest? Wydaje mi się, że ciężko jest znaleźć faktycznie, jeśli są to restauracje typowo japońskie, ale jak na przykład ma się taki wygląd, powiedzmy, Włocha, czy potrafi się udawać Włocha, to lub Francuza. Ogólnie w Japonii wszyscy szaleją na punkcie Francuzów. To prawda. Pro tip, jeśli będziecie chcieli kiedyś tam podrywać dziewczyny, to będzie, że jesteście Francuzem. Znaczy, ja tego nie robiłem, bo nie wyglądam, ale tak, to jest prawda. Jak Japonka słyszy, że jesteś z Francji, z Włoch, to jakieś takie szaleją. No, właśnie mój przyjaciel, ten, który mieszka w domu, jest z Francji. No, nie ma problemu, jeśli chodzi o te rzeczy. Więc właśnie jak potrafi się udawać, że jest się Francuzem lub Włochem, to bardzo chętnie przyjmują do restauracji tematycznych, właśnie włoskich, francuskich. Mam jednego kolegę tutaj, Niemca tureckiego pochodzenia, który obecnie pracuje w restauracji włoskiej i udaje, że jest Włochem. No ładnie, dobra. No niestety polskiej restauracji jest za mało, żeby udawać tutaj, znaczy nie trzeba udawać wtedy, ale tak, więc musicie kogoś poudawać. Albo znać japoński, żeby znaleźć pracę w restauracji. A jak płacą w takiej restauracji?
Ogólnie w restauracjach płacą dosyć słabo. W tej restauracji, w której ja pracuję, płacą mi obecnie 990 jenów za godzinę. No to taka z niższej półki. Tak. Pensja godzinowa, nie? Tak. Z tym, że co chyba 3 miesiące jest podwyżka o prawie 100 jenów, więc chyba można dobić najwyżej do 1300. Więc no w restauracjach słaba płaca, z tym, że można dużo przepracować. Nie ma chyba, co? Słucham? Napiwki są? Nie ma, w Japonii nie ma napiwków. Mamy czasami gości z Niemiec, którzy pracują, ponieważ moja restauracja znajduje się w budynku, w którym są same niemieckie firmy. Instytut Goethego, OAG, DAAD, czyli same jakieś duże niemieckie koncerny. Więc mamy dosyć dużo osób z Niemiec, które po prostu pracują tutaj na stałe i przychodzą do nas. I za każdym razem, kiedy zostawiają napiwek, to Japończycy wariują, nie wiedzą, co zrobić. Mhm. Co jest też dosyć zabawnym widokiem. Pewnie biegną za nimi, oddając im te pieniądze, tak? Tak, no, tak to jest. Jak jest w tej pracy w restauracji? To jest największym problemem, co ci najwięcej sprawia trudności? Największym problemem jest to, że ciężko się dogadać z moimi szefami czasami. Ze względu na to, że mamy tylko jedną osobę, która mówi po angielsku. Jest na tyle słaba, że nawet Japończycy się z jej angielskiego śmieją. Więc komunikacja jest bardzo trudna. Mimo wszystko właśnie przez to, że gdzieś rozumiem japoński, to potrafię wykonać to, co ode mnie wymagają. Gorzej właśnie jest, kiedy ja muszę na przykład przekazać jakąś informację, kiedy przychodzą klienci, coś się pytają, muszę porozmawiać z moim kucharzem. Wtedy się zaczynają problemy. A z klientami? Też Japończycy pewnie przychodzą. Tak, Japończycy przychodzą, głównie Japończycy. Z klientami nie ma problemu, ponieważ Japończycy są bardzo wyrozumiali. Widzą mnie, białego, i próbują się po prostu łatwymi słowami ze mną dogadać. Szczególnie, że w Japonii czasami mamy osoby, które się dopytują o wszystko, co jest w menu, czyli kotlet schabowy, jak wygląda, jak smakuje, jaka jest panierka, jaki ma kolor, a ziemniaki to skąd ziemniaki, jakie ziemniaki, z czym te ziemniaki są. Mamy takie osoby, ale większość osób po prostu przychodzi, wie, co chce zjeść i tylko... A pokazują to w menu. Tak. Dziękuję. I dziękuję. I no taka większość klientów właśnie taka jest. Więc z tym też nie ma problemu. Miałeś jakieś przypołowe akcje? Ja pracowałem w kombini kiedyś. Naprawdę? No, pracowałem w kombini, jak byłem studentem. Bardzo to szanuję. Przez rok pracowałem w kombini, w Ministopie, znasz tą sieciówkę? Tak, znam. I dorabiałem sobie, bo ja nie dostawałem stypendium żadnego pieniężnego, więc tylko miałem płacone studia i akademik. Więc no, musiałem zarobić na życie i pracowałem w kombini. I no tam po japońsku trzeba śmigać. W kombini bez japońskiego nie da się przeżyć, bo tam się dużo komunikujesz z klientami. Oni cię pytają o coś, trzeba wysłać paczkę, trzeba czytać znaki w ogóle. No, znajomość języka japońskiego prawie na poziomie no, N2, jeśli nie wyższa. Kurde, przy takiej znajomości to powinno się zarabiać, wiesz, jak w jakiejś korporacji porządnej, a zarabia się 870 jenów na godzinę, nie? Ja dostawałem tylko tyle. Właśnie nieraz mieliśmy tą rozmowę tutaj z znajomymi z domu, ponieważ też widzimy, jak trzeba coś przyjść zapłacić, czy trzeba coś wydrukować, czy cokolwiek. No to jednak widać, że te osoby muszą znać ten język biegle. Nieraz się właśnie zastanawialiśmy, że jak to jest możliwe, że tyle obcokrajowców prawdopodobnie nawet lepiej zna język japoński od samych Japończyków, a mimo wszystko lądują w kombini. No. Wiesz, no, tam głównie pracują Wietnamczycy, Chińczycy, tam z krajów takich jak Pakistan, Indie i Bangladesz. Ostatnio sporo właśnie z tych krajów
osób w kombini, bo brakuje rąk do pracy w Japonii, jeśli to oglądacie. Pamiętajcie o tym, w Japonii brakuje rąk do pracy. Naprawdę Japończycy powoli już są zdesperowani. Potrzebują pracowników fizycznych po prostu. Tak, i teraz w ogóle otwierają chyba nawet wizy dla obcokrajowców. Tak, ma być jakiś nowy program, będą wpuszczali większą ilość obcokrajowców. Ale to nie jest tak jak w Europie, że przyjeżdżasz, czy tam przypływasz na pontonie bez paszportu, jakieś takie przypały. Nie, nie, nie. Trzeba przyjechać normalnie, elegancko, wszystko jest załatwione wcześniej na legalu. Ale to pokazuje, że Japonia potrzebuje pracowników fizycznych. I nawet bez japońskiego można tu przyjechać i jakąś tam pracę znaleźć, żeby tutaj przeżyć, prawda? Żeby troszkę zarobić tych pieniążków. I bardzo się cieszę, że ci się to udaje w jakiś sposób tutaj. Chciałbyś zostać w Japonii na dłużej? Tak, chciałbym zostać. Bardzo, bardzo się zżyłem z tym krajem przez te 6 miesięcy i właśnie teraz planuję zostanie. Planuję zapisać się na uniwersytet, żeby zrobić mój licencjat w Japonii. Czy mógłbyś opowiedzieć nieco więcej na temat tego, w jaki sposób zostać po working holiday w Japonii, bo to też nie jest do końca takie oczywiste, nie do końca jest takie proste. Może się orientujesz trochę, jak wygląda ten proces, co trzeba zrobić i czy można tutaj w ogóle zostać i zmienić tą wizę na miejscu, czy trzeba wrócić do Polski? Akurat właśnie ten przyjaciel, który tutaj pracuje w restauracji, jak ja przyjechałem, to jemu się akurat skończył program working holiday. I jego restauracja chciała go zatrzymać, zaoferowała mu wizę i nie musiał wracać do Francji, mógł to zrobić na miejscu, po prostu jak się kończy wiza working holiday, dostaje się chyba 2 dodatkowe miesiące albo 3 dodatkowe miesiące turystyczne, żeby zostać, żeby po prostu pozamykać wszystko, konta, żeby zrezygnować z mieszkania, ze wszystkiego. Więc można tutaj zostać, nie trzeba wcale wyjeżdżać po tych 12 miesiącach. Aha, to nie wiedziałem tego. Jest to tak możliwe, żeby zostać trochę dłużej? Jest to możliwe. Właśnie nie pamiętam tylko, czy to jest miesiąc, czy 2 miesiące, czy 3 miesiące. No to trzeba by sprawdzić, tak. Sprawdźcie. Tak, nie ponosimy tu odpowiedzialności za nielegalny pobyt w Japonii. Sprawdźcie to sami, jakie są obecne przepisy. To się wszystko tam może zmienić. Ewentualnie zawsze można wylecieć do Korei na 2 dni i wrócić. No tak, no dodatkowo 3 miesiące wtedy masz wizę turystyczną, ale też tego nie możecie powtarzać nieskończoność, bo cię zatrzymają na granicy. Po drugim, trzecim razie już pewnie nie przejdzie. Są podobno cwaniacy, którzy mówią, że do dziewczyny przylatują i zawsze im się udaje. Słyszałem o takich. No, różne są historie, lepiej uważać. Tak, lepiej uważać. Więc jakie tutaj mamy możliwości zostania po working holiday, prawda, właśnie studia, tak? Tak, studia. W moim przypadku studia, jeszcze właśnie a propos tego mojego kolegi, chciałem dodać, że jest to możliwe, żeby zostać na przykład tak jak on w restauracji, tylko że jego firma musiała 2 razy aplikować o jego wizę. Raz podali właśnie, że będzie dalej pracował jako kelner w restauracji. Nie przeszło, ponieważ Japonia nie chce zatrzymywać ludzi, którzy bądźmy ze sobą szczerzy, na tak niskim szczeblu pracują. Dlatego jego firma dała mu oficjalnie pozycję biurową, ponieważ pozycje biurowe bardzo chętnie zatrzymują, bo też w pozycji biurowej chyba są inne podatki z tego, co mi mówił. Więc więcej Japonia ma z ludzi, którzy tak zostają. I wtedy już przeszło. Czyli jest to możliwe, żeby zostać i dalej pracować. Ewentualnie, jak w moim przypadku, można się zgłosić na studia, tudzież do szkoły językowej japońskiej. A to będziesz na normalny uniwersytet chciał się dostać, tak? Na normalne studia, a nie kurs językowy. Tak, ja planuję się dostać na magisterkę w Japonii, co w ogóle też jest bardzo takim planem już pod przyszłość, ponieważ nasze studia europejskie, dyplomy europejskie nie mają zbytnio wartości w Japonii, szczególnie humanistyczne. Dlatego
jak chce się tutaj zostać i szukać pracy, to lepiej mieć dyplom z Uniwersytetu Japońskiego. Jak wygląda ten proces i co musisz mieć, żeby się dostać na studia? Czy one są płatne, czy darmowe? Jak to wygląda? Są płatne, są cholernie drogie. Prywatne studia, czy publiczne? Prywatne. Akurat uniwersytet, na który ja chcę się dostać, to jest Sofia. Kosztują chyba 300 albo 350 tysięcy na semestr. Z tym, że... Jenów. Z tym, że łatwo jest dostać podobno stypendium na pierwszy rok jako osoba z Europy albo z Ameryki, ponieważ nie chcą zbytnio już Azjatów, ponieważ mają zbyt dużo Azjatów w Japonii na uczelniach, dlatego chcą właśnie zatrzymywać w jakiś sposób, czy kusić ludzi z zachodu. Mhm. Dlatego jest duża szansa, żeby dostać stypendium na pierwszy rok. Wtedy te 350 tysięcy maleje do 90 tysięcy, co nadal jest strasznie drogie. I tak będziesz musiał pracować. I tak będę musiał pracować na te studia. No ale jest to wykonalne. Mam znajomych, którzy tak zostali, którzy tak, akurat jedna przyjaciółka kończy właśnie, skończyła właśnie studia w Sofii. Przez nią w ogóle miałem ten pomysł, żeby zostać przez studia. I po working holiday ona była też? Ona akurat, jako że jest z Włoch, Włosi nie mają programu working holiday. Ha! Mamy was, Włosi, wreszcie. Chyba jednak te stosunki 70 lat temu między nimi dobrze się nie skończyły. Nie wiem, czemu to tak jest, że niektórzy mają working, a niektórzy nie. No. Szczęście Polska ma. Tak, z tego też jestem bardzo szczęśliwy. Dlatego ona akurat była zmuszona, żeby przyjechać tutaj na studia, więc też... pracowała chyba przez pół roku czy rok, żeby zarobić na wszystkie te rzeczy, które są związane z wyjazdem i ze zgłoszeniem się na studia, ponieważ w Japonii wszystko kosztuje. Tak i też samo zgłoszenie kosztuje 30 tysięcy jenów. No tak, 1000 zł. A myślisz, że oni cię przyjmą z polskim dyplomem? Masz polski czy niemiecki? Niemiecki dyplom i... Moja uczelnia akurat, moja była uczelnią partnerską z Sofią, więc mam nadzieję, że to też mi doda jakieś punkty. Przez to, że jednak gdzieś ta współpraca między naszymi uczelniami była. To trochę jest też taka aplikacja w ciemno, bo do końca też nigdy nie wiadomo, czy przyjmą, czy nie. Więc studia ogólnie są po angielsku, przez co też wymagany jest test, egzamin z angielskiego. Są dwa duże, TOEFL i IELTS, I-E-L-T-S, z czego w Japonii ten drugi jest jakby bardziej, więcej warty niż ten pierwszy. Ten pierwszy jest u nas w Europie więcej British warty. British Council ten za bardzo tutaj nie jest znany chyba ten egzamin, nie? Naprawdę? No ten, jak to jest, CAA, tak? CAE i First Certificate, czy takie... Jakoś nigdzie tego nie widziałem w ogóle, żeby ktokolwiek tego wymagał. Zawsze było się ten TOEFL, tak? IELTS zazwyczaj. Tak, i właśnie z tego, co mi ktoś podpowiedział, to w Japonii zawsze IELTS wygrywa wszystko. Co też jest kolejny wydatek, chyba $250, który trzeba ponieść i też nie da się tego zrobić, na przykład, że powiedzmy planuję wyjechać za 3-4 lata na studia, więc zrobię już teraz. Te egzaminy mają chyba ważność 2 lat albo roku nawet tylko, więc trzeba to dosyć skumulowanie zrobić, wszystkie te wydatki. No i studia, akurat w moim przypadku magisterka 2 lata, wszystko tak jak w Europie, z tym, że ludzie, którzy studiowali w Tokio, zawsze mi powtarzają, że studia w Japonii w porównaniu z polskimi studiami czy z niemieckimi studiami, to jest trochę żart. W
sensie dla nas wydają się łatwe. Nie, ponieważ Japończycy zbyt dużo się nie uczą, nie trzeba zbyt dużo... Tak, w Japonii studia to jest... Ten okres studiów to jest uważany za takie wakacje, nie? Oni pracują, robią bajto zazwyczaj, nie chodzą na żadne zajęcia prawie w ogóle. Ostatnie dwa lata licencjat to jest szukanie pracy. Tak to. Nawet wczoraj rozmawiałem z jakimś Japończykiem, który mi powiedział, że skończył studia w kompletnie innym kierunku niż teraz pracuje i że zrobił studia, licencjat normalnie i po licencjacie jego firma postanowiła go wyszkolić w kompletnie innym kierunku. Tak zazwyczaj to wygląda. No więc życzę ci powodzenia, że się dostał na studia. Kiedy będziesz składał papiery? Za 3 albo 4 tygodnie już mi startuje. Aha. Chyba między 27 marca, chyba do 20 kwietnia jakoś tak. Więc już bardzo niedługo. No to życzę powodzenia. Mam nadzieję, że ci się uda dostać na studia i że zostaniesz w Japonii na stałe. Rozumiem, że ci się podoba. Tak. Podoba ci się tutaj jednak, tak? Skoro chcesz zostać i tyle pieniędzy wyłożyć na studia. A co ci się podoba w Japonii i co ci się nie podoba? Tak, narzekamy trochę po polsku. Musi być jakieś narzekanie, bo będą w komentarzach pisać, że nie ma narzekania. Ogólnie w Japonii mi się bardzo podoba... Ciężko powiedzieć, ponieważ zawsze, nieraz miałem ze znajomymi dyskusję na ten temat, że strasznie dobrze się tutaj czujemy, bardzo lubimy Tokio. Mimo wszystko gdzieś się nie odnajdujemy w tym społeczeństwie, które jest bardzo hermetyczne, bardzo zamknięte. I w sumie z naszej europejskiej perspektywy ludzie, Japończycy często wydają się, no, nazwijmy to głupi. Same te wszystkie prace jak salaryman, gdzie z tego co jakieś doświadczenia z tym mieliśmy, to jest po prostu, no, oni nawet zbytnio nie pracują, z tego co słyszałem. No, głupi to może trochę zbyt mocne słowo. Brakuje mi właśnie słowa po polsku. To powiedzieć. Chyba wiem, o co ci chodzi. No faktycznie, no, że czasem pracują bez takiego pomyślunku, tak? Tak. Zbyt się nie zastanawiają nad tym, co robią. Taki typowy biznesmen, salaryman japoński, nie do końca. On się nawet musi zastanawiać nad tym, co robisz, to prawda, się robi coś automatycznie, w sumie bez żadnego myślenia. Myślę, że to bardziej jest takie może lepsze określenie. Tak, może zamiast głupi bardziej taka praca, taka pusta praca. No ja pracowałem w korpo. Nie uważam, że to był stracony czas, bo czegoś się jednak nauczyłem i wiem, że już bym tam nie mógł pracować. No, czasem były fajne rzeczy. Ja pracowałem przy targach handlowych, prawda? Tam było spoko nawet. Dużo ciekawych osób się poznawało. No ale tak, praca w japońskiej korporacji to nie jest coś dla mnie, to ja już wiem od długiego czasu. No. Jakie jeszcze cię tutaj jakieś właśnie rzeczy denerwują w tej Japonii? Drugim takim punktem, który mnie zarazem jest to coś fajnego, jak i bardzo denerwującego, to jest taki, nazwijmy to, pozytywny rasizm. Ponieważ dla Japończyków biali ludzie często wydają się cool. Mhm. Jak już właśnie mówiliśmy chociażby o Francuzach, że bycie Francuzem to w ogóle jest już szczyt wszystkiego w Japonii. To tak samo Japończycy lubią mieć białego znajomego i pokazywać się z nim. Mimo że na przykład ja mogę powiedzieć, że mam... kilku nawet już przyjaciół japońskich, mogę ich nazwać przyjaciółmi, to zawsze gdzieś, kiedy dochodzi do momentu, że gdzieś wejdziemy do baru, to oni za wszystko chcą płacić, jednak gdzieś się człowiek czuje jako takie akcesorium. Wiesz, to trwa do jakiegoś momentu. Jakbyś tutaj dłużej posiedział i byś mówił po japońsku, powiedzmy już płynnie, to pewnie w tym momencie się zmienia ich podejście także do ciebie. Może cię tak traktują, ponieważ traktują cię jak osobę, która przyjechała tu na chwilę, a nie mieszka na stałe i nie mówisz po japońsku. Więc dlatego cię traktują tak trochę protektacyjnie, prawda?
Ale jak posiedzisz tutaj dłużej, to zacząć traktować Japończyka, jakby uwierz mi, będziesz płacił za siebie. I uwierz mi, w pracy będą wymagali, żebyś mówił po japońsku, jak Japończyk. Tak. I jak tego nie robisz, to potem są problemy. Tak jak ja miałem w firmie, że no mnie to dziwiło. Nie zatrudniają obcokrajowca, żeby zajmował się różnymi zagranicznymi projektami po angielsku i tak dalej, ale chcą, żebym się zachował jak Japończyk. Co nie ma żadnego sensu, bo to się po prostu kłóci ze sobą, nie? Więc tak, no, na razie jeszcze możesz z tym, masz przywilej jeszcze białej twarzy, kartę gaijina jeszcze masz, możesz z niej korzystać. No, nie czuję się zbyt dobrze w tej roli właśnie takiego gaijina, ja osobiście. Chociaż bardzo, bardzo ciekawe, co powiedziałeś o tym właśnie, że wymagałem w pracy, żeby zachować się jak Japończyk, to właśnie też nieraz znajomi moi narzekają, którzy są już w fazie szukania jakiejś pracy na Shine, że od Japończyków nie wymagają tak dużo jak od obcokrajowców. Od Japończyków wymagają tylko tego, żeby byli Japończykami, żeby się na czymś tam znali, a od obcokrajowców wymagają, żeby znali język japoński na poziomie N1, a do tego najlepiej jeszcze ze 3 inne języki. Do tego jeszcze, żeby mieli doświadczenie w najlepiej 3 różnych branżach i to po 10 lat. No, zależy, gdzie się trafi, do kogo, prawda, jakie firmy, no, różnie z tym bywa. Tak, no, chociaż... w moim przypadku, no, to było tak, jak ja szukałem pracy, no to jednak robiło to na nich wrażenie, że mówię w różnych językach, że po japońsku, to, prawda, całkiem nieźle, prawda, więc to pomagało, ale potem to tak, że się skierowało przeciwko mnie, że musiałem być po prostu jak Japończyk, że no dziwne to było dla mnie, taki był dysonans, że niby chcą, żebym był tym białym obcokrajowcem, który ogarnia im różne rzeczy za granicą, prawda, ale chcą, żebym myślał i zachował się jak Japończyk, co moim zdaniem nie było możliwe i to prowadziło do pewnych konfliktów także w pracy. No, zależy, gdzie się tam trafi. No tak, to jeszcze jest właśnie z punktów, na które można ponarzekać. No tak, teraz ciężko przychodzi narzekanie. Ogólnie bardzo, bardzo często narzekamy z obcokrajowcami, jak się gdzieś wyjdzie do baru. To jest takie chyba taki sport narodowy wszystkich gadżinów. Nie, no wiesz, ja ci tylko podpuszczam z tym narzekaniem, no bo jednak jest chyba więcej fajnych rzeczy w Japonii, prawda? Właśnie do tego mimo wszystko zmierzam, że podpuszczam jednak... cię tylko. Spokojnie. Bardzo, bardzo zauważyłem, że właśnie jak się gdzieś z gadżinami wychodzi, to wszyscy zawsze najpierw się narzeka na Japończyków, później się narzeka na gadżinów. To jest w ogóle, zawsze się łapiemy na tym, że zaczynamy być, że o, ten gaijin, to w ogóle jak on się zachowuje tutaj w Japonii, gdzie my zachowujemy się tak samo, jesteśmy na tych samych warunkach co oni. Ale mimo wszystko, no Japonia to jest świetny kraj, cudowny kraj, bardzo, bardzo fajnie się tutaj żyje. Jest spokój, mimo że wydawałoby się, że Tokio jest takie bardzo hektyczne i tak dalej, to ja osobiście uważam, że życie tutaj jest bardzo spokojne, bardzo bezpieczne. Twoja okolica jest bardzo spokojna, cicha, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Co jest w ogóle, co bardzo mi się podoba, to jest, że to jest chyba najbezpieczniejsze miasto, w jakim byłem. No to prawda. Ja się w Japonii bardzo czuję bezpiecznie. Nie trzeba się obawiać żadnych kieszonkowców, że ktoś ci ukradnie. Zostawisz, słuchajcie, portfel w restauracji, to ten portfel się znajdzie na bank. Karta kredytowa opuszczona na ulicy spokojnie, już czeka na ciebie pewnie w posterunku policji. To jest niesamowite w Japonii. Zawsze mi się śmiać chce, jak rozmawiam z Japończykami i mówię, że na przykład byłem w Kabukicio i zawsze Japończycy: o, byłeś w Kabukicio, to jest tak niebezpieczne. A ja nie wiem, co im mam odpowiedzieć, bo jakby przeszli się warszawską Pragą. No, nie wiem, jak tam teraz na Pradze, ale chyba nie jest tak źle, już się zaraz obrażą mieszkańcy Pragi. Przepraszam. Nie podpadajmy im, tak. Praga jest ładna. Praga jest ładna, tak. Jest popularnych, dużo knajp, fajnych barów. Bardzo lubię to miejsce. Mojej żonie też się poda na Pradze bardzo. Jest co oglądać. To co, tak powoli na koniec.
jakieś masz rady dla osób, które tak jak ty chciały przyjechać do Japonii, pomieszkać tutaj, poznać ten kraj. Czy coś masz takim osobom do przekazania? Żeby to zrobić, bo ja ogólnie kompletnie tego nie żałuję, że przyjechałem. Bardzo się cieszę, że mi się udało. Moją największą radą to jest, mimo wszystkich obaw, żeby po prostu przyjechać. Jak ktoś czuje się, boi się tego wyjazdu, to są przeróżne organizacje, które jednak pomagają w organizacji tego wyjazdu. Wydaje mi się, że ty chyba też... No ja pomagam osobom, które przyjeżdżają i potrzebują na początku tak pomocy właśnie, żeby się ogarnąć, prawda, pójść razem do urzędu, załatwić telefon, konto bankowe, prawda, bo to na początku potrafi być dość takie przytłaczające, że jest dużo rzeczy do załatwienia, nie wiadomo gdzie iść, jaką firmę wybrać, jaki bank wybrać, prawda, żeby to jakoś tam działało. No to czasem do mnie ludzie piszą i ja wtedy pomagam, tak żeby mieli już ten start gładki, nie? Przyjeżdżają, mają załatwione już po pierwszym dniu i mogą szukać pracy, mogą spokojnie tutaj już zaczynać swoje życie w Japonii. Tak więc jak ktoś by potrzebował pomocy, dajcie mi znać. No. Dlatego, chociaż muszę też przyznać, w moim przypadku to było bardzo satysfakcjonujące, że mimo, że bez języka jakoś to sobie wszystko sam ogarnąłem. Tak, absolutnie się da. Ja nie twierdzę, że się nie da tego załatwić. Jeśli ktoś nie potrzebuje pomocy, to i tym lepiej, nie? Na pewno tak. Satysfakcja po tym właśnie, wszystko ogarnąłeś sam, jest zrobione, nie? Tak, tak. To było właśnie chyba jedno z najlepszych uczuć tutaj w Japonii, że na samym początku bez japońskiego, bez niczego, na początku w ogóle bez telefonu, bez internetu, znajdowałem miejsca, gdzie iść chyba nawet największym takim moim osiągnięciem to jest przyjazd z Narity tutaj do tego domu. Bo jednak, wtedy to jeszcze... No tak, pierwszy raz w Japonii, to potrafi być przytłaczające na początku, żeby dojechać tak daleko, nie? Więc jedyną radą, z czym tutaj się spotkałem faktycznie, to jeśli nie wiem, czy możemy o tym mówić, czy nie, chodzi o problemy psychiczne. Jeśli ktoś właśnie z depresją czy z jakimiś chorobami planuje przyjechać, to radziłbym się wtedy może bardziej zastanowić, ponieważ z tego co słyszałem, to widziałem po znajomych, jednak w Japonii nie ma zbyt dobrej opieki medycznej dla ludzi z chorobami psychicznymi. Generalnie Japończycy o tym nie mówią i w Japonii jest dużo osób chorych, ma jakąś depresję, że hikikomori to jest forma depresji w pewnym sensie, prawda? Takiej choroby społecznej. A po prostu to jest taki temat tabu, oni się wstydzą mówić o problemach mentalnych. Zazwyczaj to po prostu ukrywają pod taką maską, że wszystko jest dajziołu, wszystko jest zajebiście, prawda? Ale te problemy w Japonii przecież są, prawda? Ja chyba też wiem, o co ci chodzi, o to, że Japonia potrafi niektórych pokonać. Tak. No, nie masz jakieś doświadczenia wśród znajomych z tym? Mam jedno doświadczenie z jedną znajomą, która próbowała się zabić. Jak się później okazało, bardzo dużo rzeczy się na to złożyło. Właśnie po pierwsze jest to, że nie powinno się brać terapii nie w swoim ojczystym języku. Ona miała terapię po angielsku. Mimo, że była, że idealnie mówi po angielsku, to jednak nie jest to to samo, co język niemiecki w jej przypadku. Do tego dochodzą jeszcze leki, psychotropy w Japonii, które nie mają zbyt dużych dawek, więc one tak naprawdę nic nie dają. Dlatego to jest może jedyna taka rzecz, z którą bym... przy której bym doradził, żeby się zastanowić nad przyjazdem do Japonii. Powiem tak, w Japonii też można się dorobić po prostu także jakichś problemów psychicznych, bo to jest jednak inna kultura, inne społeczeństwo zupełnie i łatwo tutaj być samotnym.
szczególnie tak. w Tokio. Bardzo łatwo. Więc jak przyjeżdżacie sami do tej Japonii i na różne problemy narasta, nie możecie znaleźć pracy, nie możecie się dogadać, nie możecie się zrozumieć z tymi Japończykami, to faktycznie no, niektórych ta Japonia pokonuje. Jest ciężko. Jest bardzo, bardzo ciężko momentami. Więc to dużo zależy od was, od tego, co wy będziecie robić w tej Japonii. Nie należy się poddawać i nie bądźcie sami, bo to jest najgorsze, jak zostaniecie tak. sami kompletnie. Bo tutaj w takim dużym mieście łatwo zostać po prostu naprawdę samym i nie mieć żadnych znajomych, przyjaciół, kogokolwiek, z kim można pogadać. Co ja mogę poradzić, to znaleźć sobie jakieś zainteresowanie lub jakieś kółko zainteresowań, na przykład klub sportowy, biegowy. Tak? I po prostu tam chodzić i wtedy się poznaje ludzi. Automatycznie poznajesz ludzi wtedy. I do tego jeszcze, co bardzo dużo obcokrajowców mi poleca, to jest aplikacja Meetup. A, tak. Przez tak. którą można właśnie znaleźć też osoby o podobnych zainteresowaniach i właśnie uczęszczać na jakieś spotkania regularne. To prawda. Na Meetupie jest bardzo dużo takich grup typu International Exchange, Language Exchange i naprawdę wystarczy się zapisać, za darmo pójść i od razu poznajecie Japończyków, innych obcokrajowców, może jakaś wymiana językowa, jakieś wspólne zajęcia sportowe, czy wyjścia na piwo, czy do jakiejś tam na jakieś wycieczki w góry, prawda? Jest bardzo dużo rzeczy, które można robić. Dzięki, że przypomniałeś o tej stronie, bo ona faktycznie się przydaje. Używasz jej? Ja osobiście jeszcze nie zdarzyło mi się jej użyć, ale mam znajomych, którzy z niej korzystają regularnie i często właśnie jak poznaję kogoś nowego, to pierwsze pytanie to, chodzisz na meetupy. Ja chodziłem na różne meetupy networkingowe związane z pracą, prawda, z tworzeniem filmów, jakieś tam startupy, prawda, i najdużo korzystałem z tego. Teraz trochę rzadziej, ale czasem chodzę na jakieś spotkania z różnymi fotografami, na sesje zdjęciowe, jakieś takie rzeczy. Najważniejsze jest to, żeby po prostu kogoś mieć, poznawać ludzi, żeby nie być samym, prawda, tutaj w Tokio, w Japonii, no bo wtedy faktycznie może być ciężko. To jest taka moja rada, no i prawda? Dziękuję, że także o tym problemie wspomniałeś, bo można zostać pokonany tak. przez Japonię. Ja też znam przypadki Polaków, którzy przyjechali i nie wyszło. Też właśnie wydaje mi się, że najważniejsze jest, nawet jak się przyjeżdża na wizję working holiday, to trzeba mieć gdzieś tą świadomość, że w każdym momencie można wrócić, bo najwięcej właśnie osób takich pokonanych przez Japonię to jest po prostu przez to, że cały czas ten wyjazd swój odpychają do tyłu, że szkoda wizy, to, a tamto. I niestety właśnie znajdują się w pewnym momencie w punkcie, gdzie no nie ma wyjścia. Dlatego jest dużo możliwości, żeby wyjechać do Japonii, jak po 3-4 miesiącach nie znajdzie się pracy nawet w Japonii, z którym można się utrzymać. Zawsze można wrócić do Polski i przyjechać na innej wizie, chociażby studenckiej. Mhm. Dlatego... W innym podcaście usłyszycie historię mojej koleżanki, która przyjechała na wizie studenckiej do szkoły językowej. Tak też się da załatwić sobie pobyt w Japonii. To jest dobry pomysł właśnie, żeby zacząć swoją przygodę z Japonią. No oczywiście macie working holiday, więc jest dużo sposobów. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Igor postara się, mam nadzieję, także w komentarzach coś odpowiedzieć. Albo możecie napisać też do niego na Instagramie. Masz Instagrama, prawda? Tak, mam Instagrama. Zapraszam na mojego Instagrama. Jak cię znaleźć na Instagramie? Znaleźć mnie można pod pseudonimem Czakowski. Czakowski. I zapraszam. Można mi zadawać pytania. Tak, więc jeśli macie jakieś bezpośrednie pytanie do Igora, możecie mu napisać na Instagramie. On postara się wam odpowiedzieć, coś doradzić właśnie w sprawie takiego wyjazdu do Japonii. Może podzieli się z wami swoimi doświadczeniami, po prostu zobaczcie tam do niego na story, czy prawda, na jego koncie może będą właśnie jakieś informacje, które wam się po prostu przydadzą. Więc to co, kończymy? Masz jeszcze coś do powiedzenia? Coś chciałeś przekazać? Pozdrowić? Może właśnie takim, żeby zakończyć to wesołym jednak akcentem, to zapraszam wszystkich do Japonii. Jest to naprawdę świetny kraj i jest to na pewno jedno z wyjątkowych
najbardziej wyjątkowych doświadczeń, jakie można dożyć na tym świecie. No, to życzę Ci powodzenia, że dostaniesz się na te studia i że tutaj zostaniesz na dłużej i jakoś sobie ułożyć życie. A ja pozdrawiam Twoją mamę, bo mi wspomniałeś, tak, pozdrawiam mamę Igora, wspomniałeś, że oglądała kiedyś nasz kanał. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. No, to jeszcze raz dziękuję za wystąpienie, napisanie do mnie maila w sprawie wystąpienia właśnie w podcaście. Jeśli wy mieszkacie w Japonii, byście chcieli powiedzieć swoją historię, żeby to pomogło także innym tutaj w przyjeździe, no to zapraszam do kontaktu. Mój mail jest podany na dole. Spotkamy się, pogadamy, no i poznamy się. Zawsze lubię poznawać nowych Polaków tutaj w Japonii. No co, dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz chodźmy na coś do jedzenia. To mówiłeś, że masz fajną restaurację w okolicy, więc tak, pójdziemy coś dobrego zjeść. Do zobaczenia w kolejnych podcastach. Na razie. Cześć.